Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam serdecznie do tego, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli są Państwo tutaj po raz pierwszy. Zachęcam też również do obserwowania profilu na Twitterze, bo tam więcej informacji z Ameryki Łacińskiej, właśnie od dr Joanny Gocłowskiej-Bolek, która jest dzisiaj gościem podcastu. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście dzieje się w Ameryce Łacińskiej. Tak. Raz jeszcze zachęcam do tego, żeby obserwować profil pani doktor na Twitterze, tam na bieżące informacje. My również jesteśmy w bieżących wydarzeń. Pani doktor, czy prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso jest politykiem, był politykiem skutecznym? No, mamy sporo teraz dowodów na to, że nie bardzo. Dlatego, że kilka dni temu rozwiązał parlament i zastosował taki manewr konstytucyjny, który się nazywa Muerte Cruzada, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć jako wzajemna śmierć czy krzyżowa śmierć, który polega na tym, że rozwiązując parlament również sam musi zrezygnować z urzędu. Czyli to jest taki zapis konstytucyjny, który pojawił się w Konstytucji Ekwadoru w 2008 roku, w nowej konstytucji, która została opracowana przez skrajnie lewicowego byłego prezydenta Rafaela Correi, o którym jeszcze za chwilę więcej powiem, bo jego postać tutaj będzie też ważna. To jest taki zapis, który w konstytucjach krajów Ameryki Łacińskiej pojawia się niezwykle rzadko, jeśli w ogóle. Ja nie pamiętam innego przypadku takiego. O ile w na przykład konstytucjach krajów europejskich to jest dość jakby powszechny zapis, że można by wcześniej rozwiązać parlament, można doprowadzić do przedwczesnych wyborów, prawda? Natomiast no, w Ameryce Łacińskiej to się nie zdarza. Ale dlaczego o tym mówię tak długo? Dlatego, że to jest decyzja konstytucyjna, czyli ona mieści się w przepisach. Tutaj to jest ta różnica, którą warto podkreślić w obliczu tego, co pamiętamy, o czym żeśmy rozmawiali też tutaj w podcaście nie tak dawno temu, co się wydarzyło w Peru. Zaledwie przecież kilka miesięcy temu, gdzie prezydent Pedro Castillo również próbował rozwiązać parlament, zawiesić, prawda, ale on zastosował coś, co nie mieściło się w ramach konstytucji peruwiańskiej. Natomiast tutaj mamy taką decyzję właśnie o uruchomieniu klauzuli konstytucyjnej i na jej podstawie Guillermo Lasso rozwiązał Zgromadzenie Narodowe, czyli taki jednoizbowy parlament, tam jest to 37 osób, zasiada w parlamencie i to oznacza, że w ciągu pół roku muszą się odbyć wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne, czyli teraz otworzył też w pewnym sensie taką puszkę Pandory, bo zaczęły się licytacje, prawda, kto teraz będzie tym następcą Guillermo Lasso. No i z jednej strony oczywiście pojawiły się pewne spekulacje, że pewnie Guillermo Lasso znowuż będzie chciał startować i tak dalej, więc chce się po prostu pozbyć parlamentu. On teraz już potwierdził, że nie będzie startował w tych przyspieszonych wyborach. Te przyspieszone wybory zostały już ustalona data na 20 sierpnia. Natomiast według konstytucji obecnie Guillermo Lasso może przez pół roku, maksymalnie przez pół roku rządzić za pomocą dekretów. I znowu, to jest coś, myślę, niezwykle ważnego, co może doprowadzić do jeszcze dalszych perturbacji w Ekwadorze, dlatego że Guillermo Lasso to jest prezydent Był prezydentem niezwykle niepopularnym. Tutaj też jest pewne podobieństwo z tym peruwiańskim prezydentem Pedro Castillo, bo ich procent, odsetek społeczeństwa, które popiera Guillermo Lasso, to jest podobny, teraz około 14% zaledwie Ekwadorczyków popierało to, co Guillermo Lasso im proponował, więc no, skrajnie niepopularny prezydent, który próbował przeprowadzić pewne reformy. To jest 67-letni ekonomista, konserwatywny biznesmen, który wcześniej nie miał doświadczenia politycznego, był bankierem najpierw w największym mieście Ekwadoru, Guayaquil, później szerzej, również w urzędach tych centralnych podejmował decyzje dotyczące właśnie sektora finansowego. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie polityczne, właściwie nie miał takiego doświadczenia, on słabo się dogadywał od samego początku z politykami, niespecjalnie odnajdował się w takiej skomplikowanej, dość trudnej sytuacji politycznej w Ekwadorze. Przypomnijmy, że w Ekwadorze przez 10 lat, od 2007 do 2017 roku, rządził znany, myślę wszystkim, prezydent Rafael Correa, skrajnie lewicowy, populistyczny, bardzo bliski przyjaciel ówczesnego prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza, bliski przyjaciel Kuby, Boliwii, prawda, z Evo Moralesem wówczas na czele, więc to był specyficzny czas dla Ekwadoru, właśnie z rozbuchanym takim lewicowym populizmem, z takimi hasłami, które no, sprawiły, że bardzo się podzieliło społeczeństwo Ekwadoru. Później Rafael Correa odszedł, ale wskazał swojego następcę ze swojej partii i o podobnych poglądach politycznych, tak to powiedzmy, był nim Lenin Moreno. Natomiast zaraz po odejściu Rafaela Correi Moreno odszedł jakby od swojego tego mentora i wręcz no, zaczął taki proces odsuwania wszystkich zwolenników Rafaela Correi z urzędów, a nawet wszczął postępowanie przeciwko Rafaelowi Correi, oskarżając go o korupcję. Rzeczywiście takie oskarżenia stanęły wobec Correi. Correa uciekł z Ekwadoru. On w tej chwili mieszka niedaleko nas, bo w Belgii, od 2017 roku. Dlaczego w Belgii? To też może nas zaciekawić. Jego małżonką jest Belgijka. On tam znalazł wygodne miejsce, gdzie mieszka, ale udziela się politycznie. To znaczy, jakbyśmy sobie popatrzyli na jego profil na Twitterze, jest bardzo aktywny, tam ponad 100 tysięcy tweetów już wyprodukował, wciąż jest ich coraz więcej i więcej i próbuje ingerować bardzo silnie w to, co się dzieje w polityce Ekwadoru, odgrażając się, że wróci, że właśnie te decyzje, które podejmował Guillermo Lasso, a więc jego przeciwnik polityczny, prawda, z drugiego jakby spektrum, bo Guillermo Lasso, przypomnę, to jest konserwatysta, to jest bardziej prawicowy polityk, właśnie o takim probiznesowym podejściu, więc Rafael Correa, mimo że z daleka, to wciąż destabilizował tę sytuację w Ekwadorze, też podżegając do jakichś protestów. I już rok temu sytuacja była bardzo trudna dla Guillermo Lasso, dlatego że ludzie wyszli na ulicę w protestach przeciwko podniesieniu cen benzyny i ropy. To rzeczywiście był taki trudny moment gospodarczo dla Ekwadoru, który no, spowodował, że wiele biednych rodzin rzeczywiście nie miało możliwości jakby pogodzenia już tych swoich budżetów domowych z tymi wydatkami, ale też oczywiście to powoduje no, wzrost cen wszystkich produktów, prawda? No bo wzrost cen transportu zawsze się odbija bardzo szybko na cenach wszystkich artykułów, chociażby żywnościowych i innych. Dlatego to był taki trudny moment. Również wówczas, oprócz no, tych lewicowych protestów, to na ulicę, jak zwykle w Ekwadorze, wyszły ugrupowania ludności związane z ludnością rdzenną. To nie jest tylko wyłącznie ludność rdzenna, ale ona jest akurat w Ekwadorze dość silna. To jest dość silny ruch, taki zorganizowany, Ekwador to jest, on liczy blisko 18 milionów mieszkańców, natomiast około miliona osób to jest ludność rdzenna, natomiast właśnie wyjątkowo w Ekwadorze to jest ruch dość zorganizowany i bardzo silny, bo właśnie ta federacja rdzennych plemion, CONAIE, pod wodzą, jakby pod przywództwem silnych osób zdołała doprowadzić do upadku 3 prezydentów od 1997 roku do 2005 rzeczywiście, także to jest taka siła polityczna również dość istotna. I to są 2 główne jakby takie siły, które powodowały trudności dla Guillermo Lasso, czyli z jednej strony koreizmu, prawda, czyli ten lewicowy ruch związany z Rafaelem Correą, wciąż żywy, chociaż dużo zwolenników i współpracowników Rafaela Correi znalazło się w więzieniach, ale część z nich zresztą wyszła teraz ostatnio. Wydaje się, że nabiera siły i wydaje mi się też, że to odgrywa bardzo istotną rolę, które dominuje właśnie w Zgromadzeniu Narodowym. Tak? No i z drugiej strony właśnie ta konfederacja rdzennych narodów, CONAIE, która tradycyjnie też destabilizuje. Obie te siły bardzo, bardzo skrytykowały decyzję Guillermo Lasso o rozwiązaniu parlamentu i ogłoszeniu właśnie tej Muerte Cruzada, wykorzystaniu tej klauzuli Muerte Cruzada, dlatego, że to był taki manewr, który pozwolił Guillermo Lasso uciec przed impeachmentem. Ta procedura impeachmentu została uruchomiona dzień wcześniej. Zresztą nie po raz pierwszy wobec Guillermo Lasso, właśnie rok temu również była taka próba. I teraz Guillermo Lasso doszedł do wniosku, że ma niewielkie szanse, aby przetrwać, dlatego że w tym 137-osobowym zgromadzeniu chwilę wcześniej, chyba ze 3 tygodnie wcześniej było takie głosowanie, które no jakby miało pozwolić bądź nie w ogóle na uruchomienie tej procedury impeachmentu i tam 88 osób głosowało za. Czyli to było prawie tyle, tak, bo trzeba 92 głosy do tego, aby rzeczywiście ten impeachment doprowadzić do skutku i mogło się zdarzyć, rzeczywiście to było bardzo prawdopodobne, że ten impeachment zostałby przegłosowany w tym Zgromadzeniu Narodowym. Także to był taki manewr, który pozwolił Guillermo Lasso jakby uciec przed tym, oczywiście bolesny dla wszystkich, no bo prowadzi do tego, że będą przedwczesne wybory, że Guillermo Lasso no, przestanie być tym prezydentem, ale wydaje mi się, że też warto, aby tutaj powiedzieć, że od tego momentu Guillermo Lasso może rządzić za pomocą dekretów i zamierza to wykorzystać. Zresztą już wprowadził pierwszy dekret, czyli bez udziału Zgromadzenia Narodowego. Dlatego, że od 2021 roku, kiedy Guillermo Lasso został tym prezydentem, on spotykał się z niesamowitym oporem ze strony wszystkich, właśnie większości tych parlamentarzystów. On nie miał nigdy większości w tym parlamencie i wciąż jego decyzje były blokowane. Czyli te hasła, z którymi on przyszedł, gdzie on mówił, że będzie człowiekiem czynu, że doprowadzi do tego, że Ekwador rzeczywiście biznesowo będzie otwarty na działalność, że będzie bardziej właśnie zliberalizowany, chciał zachęcić inwestycje i tak dalej. Te wszystkie jego założenia no, nie spełniły się, dlatego że nie mógł wprowadzić w zasadzie żadnej reformy i cały ten czas musiał poświęcić na walkę z opozycją, przede wszystkim właśnie z jednej strony z koreizmu i z drugiej z Konfederacją Ludności Rdzennej, zwłaszcza z bardzo silnym przywódcą Leonidasem Isą, który no, swoje też polityczne ambicje chciał realizować i dość skutecznie to robił. Natomiast Guillermo Lasso no, trafił na czas dość niestabilny i trudny, ponieważ do trudności takich ekonomicznych, których znalazł się Ekwador wcześniej, prawda, w czasie rządów Rafaela Correi, to był dość szczęśliwy moment w historii gospodarczej, dlatego że rosnące zapotrzebowanie na surowce zgłaszane przez Chiny i w ogóle taki boom surowcowy w Ameryce Łacińskiej no, pozwolił na osiągnięcie dość sprawne przychodów i ogromne rozdawnictwo, tak? I takie rozbuchane programy społeczne, które zwykle podobają się po prostu szeroko społeczeństwu. Natomiast już za czasów Guillermo Lasso ten boom oczywiście dawno się skończył, ale do tego pogłębiły się różne wcześniejsze takie nierównowagi, no bo za to rozdawnictwo wcześniejsze trzeba w końcu zapłacić rachunki. Do tego mamy pandemię, która wykoleiła po prostu w ogóle służbę zdrowia. Myślę, że też pamiętamy, bo chyba o tym też tutaj na antenie kiedyś mówiliśmy, o tym, że w Ekwadorze to właśnie doszło do jakichś takich dramatycznych scen związanych z pandemią. Tam brakowało trumien, ciała gdzieś leżały na tych ulicach, zwłaszcza Guayaquil, tego największego miasta portowego, tygodniami nawet niesprzątane, bo nie było komu i nie było w jakiś sposób. Jakieś kartonowe trumny w końcu wymyślono, więc no, liczba osób, która zmarła wówczas, to po prostu jest taki niepokojąca oznaka tego, że te służby publiczne po prostu nie stanęły na wysokości zadania, do tego służba zdrowia w ogóle była w całkowitej zapaści. Więc to spowodowało oczywiście pogłębienie tego niezadowolenia społecznego. Ten kryzys gospodarczy jeszcze tam, prawda, został pogłębiony wówczas, z tego trudno było się podźwignąć. No i do tego dochodzą te trudności w dogadywaniu się, które sam Guillermo Lasso nazwał niestabilnością polityczną i wykorzystał właśnie ten artykuł Muerte Cruzada do takiego drastycznego z kolei no, precedensu, bo wcześniej nie było takiej sytuacji w ogóle w Ameryce Łacińskiej przeprowadzonej skutecznie, aby jednocześnie właśnie rozwiązać parlament, no ale samemu też zapłacić za to cenę, czyli no, przesiąść się z fotela prezydenckiego na jakieś inne. Sam Guillermo Lasso mówi o tym, że będzie chciał wrócić najprawdopodobniej do sektora bankowego. On wydaje się zniechęcony do tych politycznych rozgrywek, w których nie odnajdował się, tak jak powiedziałam, a z kolei no, był oskarżany o różne też nadużycia władzy i właśnie takie oskarżenie gdzieś tam w tle tego impeachmentu krążyło, gdzie mówi się, że doprowadził do defraudacji, czy wiedział o defraudacji w spółce publicznej Flopec, w takiej spółce, dużej spółce transportowej, energetycznej. On mówi, broni się przed tym, że ten kontrakt kwestionowany, zawarty przez spółkę Flopec, to został zawarty wiele lat temu, jeszcze długo przed jego w ogóle przyjściem na to stanowisko, natomiast on próbował ten kontrakt zrewidować w ramach tam możliwości. No w każdym razie takie oskarżenie się pojawiło, zwolennicy Guillermo Lasso, których jest niewielu, ale jednak to oni wskazują, że to jest w ogóle bezpodstawne takie oskarżenie. No w każdym razie taką polityczną cenę Guillermo Lasso zapłacił. Dlatego, że wydaje mi się ważne, żebyśmy teraz się zastanowili, no dobra, co dalej, prawda? No bo Ekwador to był jeden z ostatnich krajów w Ameryce Łacińskiej dzisiaj, gdzie była władza prawicowa, no cokolwiek by to tu nie znaczyło, bo to trochę inaczej musimy rozumieć w kontekście na przykład Europy, a w kontekście Ameryki Łacińskiej, ale jednak. I teraz wydaje mi się, że 20 sierpnia z dużym prawdopodobieństwem może jednak nastąpić powrót korreizmu i może nie samego Rafaela Correi, który też wydaje mi się, że wróci z tego wygnania w Belgii. Zresztą rok temu został wszczęty proces ekstradycji, znaczy nie proces ekstradycji, tylko Ekwador zwrócił się o ekstradycję do Belgii, tego prezydenta. Na nim ciążą bardzo poważne zarzuty. Prawdopodobnie no, poszedłby na 8 lat do więzienia właśnie za korupcję i defraudację. On sam się broni, natomiast no, Belgia niespecjalnie się do tego przychyla, aby tej ekstradycji dokonać, a wręcz nawet udzieliła azylu politycznego Korei, no, twierdząc, że bardzo chętnie go tam jednak jeszcze przetrzyma. Więc Rafael Correa prawdopodobnie wróciłby z Belgii. I nie on sam, ale któryś z jego kandydatów o równie skrajnych prawdopodobnie poglądach, no może w tej chwili wrócić do władzy, więc wydaje mi się to jako prawdopodobny scenariusz może się spełnić również w Ekwadorze, powrót do władzy lewicy, nawet skrajnej lewicy. To jest o tyle trudna sytuacja również, że za czasów pierwszej lewicy, że tak powiem, w Ekwadorze, czyli za czasów Korei, no sytuacja była zupełnie inna, sytuacja gospodarcza. Można było sobie pozwolić właśnie te programy pomocowe, jakieś programy społeczne, takie bardzo drogie. Również pomoc Wenezueli i przyjaciela Hugona Cháveza, który tam wspierał przecież Koreę co chwila. A to wszystko też zmieniało tę sytuację. Natomiast dzisiaj głównym problemem w Ekwadorze to jest rosnąca przestępczość, której wcześniej nie było. To jest bardzo nowe zjawisko, które również doprowadziło do tego, że mamy wojny gangów, mamy zamieszki w więzieniach, o których też tutaj chyba mówiliśmy rok temu. To jest coś, z czym Ekwador wcześniej nie miał zupełnie do czynienia, dlatego że Ekwador to był stosunkowo spokojny kraj. Na tym terenie dość niespokojnym, prawda, jakim jest Ameryka Łacińska, przecież tam się dzieje wiele różnych trudnych procesów, to akurat w Korei tego nie było. A teraz kartele meksykańskie, które są takimi przedsiębiorstwami, wręcz jakimiś korporacjami międzynarodowymi, świetnie zorganizowanymi, znalazły sobie świetne miejsce wypadowe właśnie w Ekwadorze, gdzie ulokowały część swojej działalności, wykorzystując przede wszystkim ogromne miasto portowe Guayaquil, to jest jeden z największych portów w ogóle po tej stronie Ameryki Południowej, do przerzucania i transportu narkotyków, ale rozbudowały również powiązania z lokalnymi gangami, które urosły w siłę dramatycznie po prostu. I z jednej strony destabilizują w ogóle sytuację w Ekwadorze, z czym Ekwador zupełnie nie potrafi sobie na dzisiaj poradzić. I to jest też jeden z powodów, dla których Guillermo Lasso musiał odejść, dlatego że ta rosnąca przestępczość i brak poczucia bezpieczeństwa sprawiły, że Ekwadorczycy po prostu powiedzieli mu nie chcą takiego prezydenta, tak? Ale z tym będzie musiał poradzić sobie jego następca i to nie jest łatwe, dlatego że w ogóle nie ma dobrego sposobu, dobrego przepisu i wydaje mi się, że może to doprowadzić do wprowadzenia jakichś takich jeszcze bardziej niedemokratycznych rozwiązań, dlatego że w Ameryce Łacińskiej w ogóle bardzo silnie teraz rezonuje przykład Salwadoru, gdzie mamy prezydenta Nayiba Bukele, który wprowadza niedemokratyczne bardzo rozwiązania, ale skuteczne, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu rosnącej przestępczości, bo po prostu bez żadnych procesów, bez żadnego umocowania jakby w konstytucji po prostu zamyka wszystkich potencjalnych gangsterów albo osoby, które mogą tam mieć jakikolwiek związek z gangami, oczywiście przy okazji wielu niewinnych ludzi, bez dostępu do obrony i tak dalej, ale to jest coś, co jawi się jako skuteczne rozwiązanie, być może jedyne, jak w Ekwadorze się dzisiaj też bardzo często mówi, więc wydaje mi się, że może to doprowadzić jeszcze do pogłębienia kryzysu demokracji, który już dzisiaj w Ameryce Łacińskiej jest bardzo mocno widoczny. I to jest kolejny kraj, który jednak pokazuje, że z tą demokracją w momencie, gdy jest taka niestabilność i polityczna i ogromna przestępczość zorganizowana, ogromne problemy z brakiem bezpieczeństwa, to jest coś bardzo trudnego. Dlatego to jest kolejny kraj, który ma problemy właśnie z demokracją. Myślę, że pod tym kątem też powinniśmy to próbować rozumieć i się przyglądać, co będzie dalej z Ekwadorem. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek dzisiaj w komentarzu na temat Ekwadoru kompleksowo. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję serdecznie. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.